Na półce przy kaflowej kuchni miska do połowy wypełniona czerwoną cieczą. Obok maszynka do mielenia mięsa ze śladami użytkowania. Na talerzach serce i wątroba ludzka. To nie scenariusz horroru, a fragment milicyjnej notatki z tego, co funkcjonariusze zastali w jednym z mieszkań w Szczecinie. Zbrodni dopuścił się psychopata. Ofiarą natomiast była jego sąsiadka, w której szaleniec był zakochany. Witajcie na kanale Zbrodnia Niedoskonała. Mam na imię Daniel i w dzisiejszym odcinku opowiem wam historię Józefa Cypka i jego zbrodni. Zbrodni niedoskonałej. Józef Cypek urodził się w 1895 roku w Opolu. Dorastał w biednej polsko-niemieckiej rodzinie. Jego matka Jadwiga, z domu Śliwa, od najmłodszych lat starała się wpoić mu miłość do polskiej kultury i ojczyzny. Jednak chłopak do końca swojego życia uważał się za Niemca i nie chciał utożsamiać się ze swoim polskim pochodzeniem. Jako młody mężczyzna w wieku 20 lat został powołany do wojska, a następnie wysłany na front. W armii postrzegany był jako odważny i dokładny. Cieszył się uznaniem ze strony przełożonych, choć wśród innych żołnierzy uchodził za dziwaka stroniącego od ludzi. Jego kariera w wojsku nie trwała zbyt długo. W roku 1917 został ranny w prawą nogę, która nadawała się tylko do amputacji, z czym młody chłopak nie mógł się pogodzić. Zaraz po zakończeniu wojny wstąpił do komunistycznej partii Niemiec, za co został aresztowany. Po 3-miesięcznym pobycie w więzieniu wyszedł na wolność i rozpoczął pracę jako ślusarz na kolei. Po pewnym czasie ożenił się z Polką, której imię nie jest nam znane. Od tego momentu prowadził raczej spokojne życie, a rodzina Cypków powiększyła się o 2 dzieci. Jednak kolejna wojna całkowicie odmieniła życie Józefa, który stracił obu synów walczących na froncie, a niedługo również żonę, która zginęła podczas bombardowania. Osamotniony mężczyzna pod koniec wojny trafił do Szczecina, skąd chciał wyjechać do Niemiec. Jednak kiedy miasto oficjalnie przekazano Polsce, administracja nie zgodziła się na jego wyjazd. Powodem było jego pochodzenie, a także zawód ślusarza, przydatny podczas odbudowy miasta. Oprócz nowych dokumentów zmieniających jego imię i nazwisko na bardziej polsko brzmiące, Józef otrzymał też mieszkanie przy ulicy Wawrzyniaka. Życie Józefa pomału zaczęło się uspokajać. Rozpoczął pracę w zajezdni tramwajowej, a także ponownie się ożenił. Wybranką Cypka była niejaka Helga, lepiej znana jako Margarita, która zajmowała się prostytucją i sutenerstwem. Jednak i tym razem mężczyzna nie mógł cieszyć się spokojem. Po aresztowaniu żony Józef został przeniesiony do kamienicy przy ulicy Wilsona, dzisiejszej Namierzyńskiej. Otrzymał nieduże mieszkanie na pierwszym piętrze w starej kamienicy o numerze 7. Dzielnica, w której przyszło mieszkać Cypkowi, była jedną z najbardziej niebezpiecznych w Szczecinie. Przez lata władze miasta umieszczały w niej przestępców i, jak to było określane, obywateli gorszej kategorii. Oprócz nich mieszkało tam również sporo byłych niemieckich żołnierzy zajmujących się szemranymi interesami. Nie brakowało też Rosjan, łupiących wszystko, co się dało. Milicja nie radziła sobie ze skalą przestępstw i często obywatele byli skazani na samych siebie. Na domiar złego, początkiem lat 50. w Szczecinie zaczęły krążyć plotki o seryjnym mordercy. Psychopacie ćwiartującym swoje ofiary i rozrzucającym ich szczątki po mieście. Pewnego dnia miejscowa prasa podała, że w jednym z pociągów na trasie Szczecin-Poznań znaleziono w przedziale walizkę, a w niej szczątki zamordowanej osoby. Był to kawałek klatki piersiowej i odrąbane ręce. Głowy ofiary
nie było. Jakby tego było mało, na Niebuszewie, w dzielnicy zamieszkanej przez Cypka, bawiącej się w ruinach dzieci, znalazły korpus kobiety bez głowy. Sam Józef wydawał się nie przyjmować doniesieniami prasy. Podobnie jak w wojsku, uchodził wśród sąsiadów za dziwaka. Z nikim nie utrzymywał kontaktów, w dodatku co noc opuszczał swoje mieszkanie. Lokatorzy kamienicy nie wiedzieli, dokąd zmierzał, ani co robił. Jednak nikt nie zwracał też na to większej uwagi, gdyż Józef nie był zbytnio lubiany. Często zdarzało mu się krzyczeć na bawiące w pobliżu dzieci i plotkujące kobiety, które według niego zakłócały jego spokój. Dotąd nie wzbudzający większego zainteresowania Cypek znalazł się w centrum uwagi ciekawskich współlokatorów, kiedy do jego mieszkania wprowadził się młody blondyn, którego Cypek przedstawił jako swojego zaginionego syna. Młody chłopak po pewnym czasie zniknął bez śladu, a zachowanie Józefa jeszcze bardziej się pogorszyło. Mężczyzna całkowicie zamknął się w sobie, a jego jedyną rozrywką były wyjścia do pobliskiego kina. Nie inaczej było 11 września 1952 roku. Józef, jak to miał w zwyczaju, udał się na seans filmu Wilhelm Tell. Podczas gdy Cypek zajęty był oglądaniem filmu na dużym ekranie, w kamienicy przy Wilsona 7 miała miejsce tragedia rodziny Jaroszy, sąsiadów mężczyzny. Józef Jarosz, wracając do domu wcześniej niż zwykle, zupełnie nie spodziewał się tego, co zaraz miało go spotkać. W mieszkaniu nie zastał swej żony, a sąsiadkę Zofię, opiekującą się jego kilkumiesięcznym synem. Kobieta wyjaśniła, że była umówiona z jego żoną, jednak kiedy pojawiła się o ustalonej godzinie, została jedynie małe dziecko. Mężczyzna, przerażony tym, co usłyszał, zaczął gorączkowo rozglądać się po mieszkaniu. Jego uwagę przykuł brak pierzyny. Jak później się okazało, zniknął również koc, prześcieradło, garnitur i dwa zegarki. Przeszukując pobliską okolicę, wszedł na daszek komórki, która stała na podwórku, i zajrzał do mieszkania na pierwszym piętrze, w którym mieszkał Cypek. To, co zobaczył, zwaliło go z nóg. Na podłodze bowiem leżała kołdra należąca do jego żony. Po nieudanej próbie dostania się do środka, przerażony Jarosz wezwał milicję, z którą oczekiwał na sąsiada. Józef Cypek po powrocie z kina nie wydawał się zaskoczony widokiem służb i zaniepokojonego sąsiada. Ze spokojem otworzył drzwi do mieszkania, a oczom wszystkich zebranych ukazał się makabryczny widok. W pokoju na kanapie leżały zwłoki kobiety z odciętą głową, rękami, nogami i wyciągniętymi wnętrznościami. Ręce i jedno udo przy szafie, wnętrzności w wiadrze pod oknem. W kuchni, na zlewie, na krzesłach i drzwiach czerwone plamy, część nieudolnie pościerana. Na półce przy kaflowej kuchni miska do połowy wypełniona czerwoną cieczą. Obok maszynka do mielenia mięsa ze śladami użytkowania. Na talerzach serca i wątroba ludzka. Na stole, na patelni, niedojedzona jajecznica z jakimś tłuszczem. Obok chleb ze smalcem, sałatka z pomidorów i kawałek surowego mięsa, chyba wołowego. Po mieszkaniu walały się butelki po piwie i wódce. Zwłoki od razu zostały zidentyfikowane przez Józefa Jarosza, który potwierdził, że ciało należało do jego żony, Ireny. Cypek został od razu zatrzymany i odwieziony do aresztu, w którym bez wahania przyznał się do morderstwa. A na pytanie, dlaczego to zrobił, miał takie wytłumaczenie. Zawsze chciałem się kochać z Ireną Jarosz, ale ona była mi nieprzychylna. Kiedy zapukała do moich drzwi i chciała pożyczyć mąkę, wpuściłem ją do środka, a potem straciłem głowę. Na podstawie przeprowadzonej sekcji zwłok nie można było powiedzieć, co było przyczyną śmierci kobiety. Ale za to zdecydowanie można było stwierdzić o fachowości mordercy, o czym świadczyły jednorazowe cięcia bez powtórzeń
równo w stawach, a także starannie wydobyte narządy wewnętrzne. To wszystko sprawiło, że śledczy zaczęli podejrzewać Cypka o pozostałe morderstwa, których ofiary, a właściwie ich rozczłonkowane ciała, znajdywali w mieście. Cypek zeznał, że po tym jak kobieta odmówiła mu odbycia stosunku seksualnego, wciągnął ją do mieszkania i zadał kilka ciosów młotkiem, po czym poćwiartował ciało, a odciętą głowę zatopił w pobliskim jeziorze Rusałka, położonym w parku Kasprowicza. Jak gdyby nigdy nic, mężczyzna udał się do kina, a po seansie, jak mówił, miał zamiar zatopić resztę szczątków, które pierwotnie planował zakopać w pobliskim lesie. Jednak zrezygnował z tego planu z powodu braku łopaty. 13 września 1952 roku, a więc zaledwie dwa dni po aresztowaniu Cypka, do sądu w Szczecinie trafił akt oskarżenia, a sprawa została równie szybko zamknięta, co rozpoczęta. Śledczy powiązali precyzję, z jaką pocięte zostało ciało młodej kobiety z fachem Cypka, który przecież był ślusarzem. Dodatkowym obciążeniem była znaleziona przez milicjantów w jego mieszkaniu niemiecka książka medyczna, która według prokuratora wystarczyła, aby nabyć wiedzę pozwalającą na fachowe rozczłonkowanie ciała. Proces rzeźnika z Niebuszewa zaczął się 17 września 1952 roku i zakończył się tego samego dnia. Wyrok brzmiał kara śmierci, a kiedy Cypek napisał prośbę do prezydenta Bolesława Bieruta o łaskę, odpowiedź była równie szybka i stanowcza. Nie. 3 listopada, niecałe dwa miesiące po zamordowaniu Ireny, o godzinie 17:45 Józef Cypek zawisł na szubienicy. Pochowano go na cmentarzu centralnym w Szczecinie, w bezimiennej mogile. Tak jak wspomniałem na początku, historia ta obrosła legendą, a narastające plotki zapełniały luki historii Cypka, tworząc z niego nie dość, że psychopatę i mordercę, to jeszcze kanibala zabijającego dzieci i kobiety pod osłoną nocy. Następnie miał przyrządzać z ciał swoich ofiar bigos i sprzedawać go na pobliskim targu. Zachęceni przez prasę do wypowiadania się na temat Cypka sąsiedzi, przekonywali, że od początku czuli się nieswojo przy Józefie. Niektórzy twierdzili, że czuli charakterystyczną woń wydobywającą się z mieszkania dziwaka. Jeszcze inni wspominali o dziwnych odgłosach. I tak właśnie rosła legenda kanibala, rzeźnika z Niebuszewa. Niektóre z opowieści wskazywały również na handel ludzkim mięsem, które Cypek miał sprzedawać zaprzyjaźnionym rzeźnikom z pobliskiej masarni. Inna legenda głosiła, że sprawę zamieszana była bileterka pracująca w kinie, do którego uczęszczał Cypek. Inna legenda głosiła, że w sprawę zamieszana była bileterka pracująca w kinie, do którego uczęszczał Cypek. Kobieta miała odsyłać do Józefa ofiary, szczególnie dzieci, którym zabrakło pieniędzy na bilet. Jednak w aktach oskarżenia nie ma mowy ani o zabijaniu dzieci, ani o handlu ludzkim mięsem. Ale tak naprawdę nigdy nie zadano Cypkowi pytania na temat znalezionych wnętrzności mieszczących się na talerzach w jego kuchni. Do powstania tych legend mógł przyczynić się fakt, że po osuszeniu jeziora w celu wydobycia ciała Ireny na jego dnie znaleziono kilka lub, jak podają niektóre źródła, kilkanaście ludzkich czaszek, głównie dziecięcych.